Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film, o który bardzo dużo osób pytało, prosiło, a co ja doskonale rozumiem. Jest to film, w którym powiem Wam, co się stało, że tak troszkę inaczej wyglądam. Pytacie mnie bardzo często, zwłaszcza na Instagramie, bo tam jestem najczęściej, co się stało, że ja tak schudłam, że widzicie, że schudłam, że coś się zmieniło i tak dalej. Ja w wielu prywatnych wiadomościach, które dostaję od Was i pod niektórymi postami po prostu jakby pisałam, o co chodzi i co się stało. Natomiast no jakby bardzo, bardzo dużo osób prosiło, żeby zrobić na ten temat film. Ja bardzo się broniłam przed tym, dlatego że absolutnie mam poczucie głębokie, że ekspertem w tej dziedzinie nie jestem. I dlatego jakby no nie chciałam robić filmu na ten temat, natomiast wiem, że może być to jedynie, ten film może być jakby jedynie motywacją dla Was, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego postu. I teraz pierwsza bardzo ważna rzecz. Jest to bardzo poważna ingerencja w organizm. Bardzo poważna. Dlatego też odsyłam Was zdecydowanie do lekarza. Niech lekarz się wypowie, czy Wy możecie, czy powinniście, czy nie powinniście. Ja miałam wszelkie wskazania, aby ten post zrobić jakby u siebie. Ze względu na akurat schorzenia, jak to pięknie brzmi, które mam, czyli niedoczynność tarczycy, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. Takie też jazdy astmatyczne, także jakby wszystkie rzeczy, które ja miałam, były poniekąd wskazaniem do tego, aby tego postu się podjąć. No właśnie, nie wiem, czy ja powiedziałam w ogóle, o co chodzi. Chodzi o to, że ja podjęłam post Daniela, post doktor Dąbrowskiej, dietę doktor Dąbrowskiej, jak zwał, tak zwał, jakbyście tego nazywać nie chciały, tak nazywać to możecie. No i tak właśnie, ten post jakby, ja nie będę Wam opisywać całego tego procesu, opiszę tylko najważniejsze rzeczy, dlatego że są na ten temat książki, które ja też czytałam, publikacje właśnie doktor Dąbrowskiej, rozmaite. To znaczy nie ma ich jakoś super dużo, natomiast jest ich coraz więcej. Dlatego też bardzo serdecznie Was odsyłam, żebyście sobie zobaczyły po prostu u źródła, ponieważ ja jestem tylko człowiekiem, który ten post zrobił, a nie mam wiedzy takiej jakby stricte naukowej na ten temat, dlatego odsyłam Was tak do książek dr Dąbrowskiej i do jej publikacji i audycji, które ona po prostu poczyniła. I teraz tak, ten post, który ja zrobiłam, to jest 42 dni. Postu i 42 dni wychodzenia z tego postu. No właśnie, to jest taka dosyć trudna sprawa, ponieważ jest to dla mnie, była to rzecz bardzo, bardzo, to było bardzo trudne. Bardzo trudne zmierzyć się ze swoimi słabościami, zmierzyć się ze swoimi nawykami żywieniowymi, ze swoim stresowym jedzeniem. To było naprawdę bardzo, bardzo trudne. Natomiast jak widać, można to zrobić. Ja mam bardzo głębokie przeświadczenie, że ja nie zrobiłam tego tylko swoimi siłami, że jakby tutaj jest rzeczywiście ten aspekt modlitewny, czy też duchowy jest bardzo istotny. To jest rzecz bardzo intymna i o tym na pewno tutaj na forum jest ciężko mówić i ja nie będę tego tematu podejmowała, ale jakby dla mnie jest to stricte sprawa duchowa. I co właśnie jest bardzo ważne, ponieważ pytacie się mnie bardzo często, dlaczego ja i... Aha, nie dlaczego. Pytacie się mnie, ile ja schudłam, jak to się stało, że schudłam, tralalala. No i owszem, efektem ubocznym tego postu jest schudnięcie. Natomiast nie było to, wierzcie mi lub nie wierzcie, nie było to moim celem głównym. Dlatego, że, znaczy, jakby to jest zawsze z tyłu głowy, tak, że na pewno coś się wydarzy. Natomiast to nie był nadrzędny cel. Ja zostałam, jakby mam takie poczucie, że zostałam na ten post wezwana, tak, czyli po prostu usłyszałam bardzo wyraźnie takie przynaglenie, żeby po prostu na ten post wejść. I tak też się stało jakby własnymi siłami bym tego nie zrobiła, bo drugiego dnia bym zjadła po prostu całą lodówkę z zawartością, zawartość z lodówką, naprawdę. To jest po prostu bardzo trudna sprawa. Jeśli chodzi o zasady tego postu, to odsyłam Was bardzo serdecznie do osoby, która i mnie zainspirowała, czyli do ojca Adama Szustaka na kanał Langusta na Palmie. No właśnie, bo to było tak w ogóle, że ojciec Adam zaproponował langustowiczom, czyli ludziom, którzy widzą langusty, zaproponował, aby zrobić z nim właśnie post Daniela przed Wielką Nocą. To było, no tylko, że to była skrócona wersja, czyli 3 tygodnie, czyli 21 dni postu i 21 dni wychodzenia. A ja oczywiście, jako że spóźniony zapłon czasem mam, albo muszę po prostu coś sama odkryć, a nie tam, że mi ktoś położy na tacy, ja nie, jakby sama odkryć. No tak więc ja zaczęłam robić ten post dokładnie 10 kwietnia, to było chyba 2 tygodnie przed Wielkanocą.
tak mi się wydaje, coś takiego. No w każdym razie przed Wielkanocą, więc podczas Wielkiej Nocy byłam też na poście, a robiłam pyszne rzeczy, jakieś pyszne rzeczy z jajek, pyszne rzeczy, pyszne mazurki, prawda? I rzeczywiście raz, jedyny raz w Wielkanoc złamałam się i zjadłam kawałek mazurka. Tak poza Wielką Nocą trzymałam się bardzo restrykcyjnie tego, co zaleca dr Dąbrowska, czyli jadłam bardzo konkretne ilości, bardzo konkretną jakość, czyli nie jadłam jakby nic, co było poza spisanymi przez dr Dąbrowską warzywami. No i trzy owoce mamy do wyboru, proszę Państwa, czyli jakie? Cytryna, jabłko, maksymalnie chyba dwa dziennie tam było, nie pamiętam już dokładnie, oraz grejpfrut. Pokochałam grejpfruta miłością absolutną, naprawdę, właściwie chyba codziennie jadłam grejpfruty Floryda, które są po prostu tak pyszne, że to jest kosmos. Pytacie się też, ile schudłam. No i powiem Wam, sytuacja jest taka, że ja, nie chcąc sobie zaburzać duchowych aspektów tego postu, nie ważyłam się przed postem. Stąd też waga, którą teraz mam, jakby tę wagę porównuję z wagą, którą miałam przed chyba 2 czy 3 czy 4 miesiące przed wejściem na ten post. No i powiem Wam, że mi ubyło strasznie dużo. Naprawdę bardzo dużo, ponieważ no, w porównaniu z tym, co było te 4 czy 5 miesięcy przed postem, gdy ważyłam się ostatni raz, no to mam minus 20 kg, 100%, minus 20 kg. Także no, no jest to, wydaje mi się, bardzo dużo, bardzo dużo. Czuję się fantastycznie, na poście czułam się różnie, fizycznie cudownie, natomiast byłam, bardzo mi było zimno, bardzo, było mi tak zimno, powiem Wam, że o, a jeszcze to był ten chyba zimny kwiecień, i było po prostu, ja naprawdę spałam, słuchajcie, pod jednym kocem, w skarpetach, pod kołdrą. Naprawdę było mi bardzo zimno, także to jakby takie niedogodności, które podczas tego postu mogą Was spotkać. No kolejna niedogodność to jest zdecydowanie głód. Moja głowa chciała jeść, moje ciało już nie chciało jeść. Mojemu ciało było super, natomiast moja głowa chciała jeść. Po prostu jeść i jeść wszystko. Wszystko, naprawdę, słuchajcie, o! Jest to bardzo trudna sprawa. Jeśli chodzi o wychodzenie z postu, to jest to bardzo ważne, bo wiem, że bardzo dużo osób boi się wychodzenia z postu. I powiem Wam szczerze, że ja się chyba nie bałam tak bardzo, bo jakby, no tak jakby byłam niesiona już tym, co się wydarza tym całym postem i jakby to wychodzenie, nawet chciałam, powiem Wam, trochę dłużej zostać na poście, ale stwierdziłam, że nie będę po prostu przesadzać, że powolutku, po kolei, nie? No także tak to było, no cóż Wam więcej mogę powiedzieć. Zmotywował mnie do tego postu zupełnie nieświadomie ojciec Adam Szustak. Zmiany, jakie dzieją się w głowie, w sercu, w duszy, no w ciele też, ale te zmiany w głowie, właśnie w sercu i w duszy, to jest kosmos. To jest po prostu kosmos. To znaczy to, co się u mnie stało, jakby to Wam tylko mogę tak pokrótce powiedzieć, że naprawdę mam bardzo głębokie poczucie, że na tym poście człowiek może naprawdę dobrze spokornieć. I to jest taka pokora niewymuszona, po prostu ja tak bardzo zobaczyłam swoją słabość. Wy mi piszecie często, jesteś taka piękna, taka mądra, taka mama czwórki dzieci, taka cudowna, Boże, w ogóle święta. I powiem Wam, kochani, że dzięki temu postowi zobaczyłam, jak bardzo ja nie jestem święta, jak bardzo ja nie jestem świetna, jak bardzo ja nie jestem fajna i tak dalej. To uczy naprawdę, nauczyło mnie, chociaż to dziwnie już brzmi może, ale to mi dało taki zimny prysznic. O matko, jaki zimny prysznic, naprawdę. Drugiego dnia bym się rzuciła na całą lodówkę, bym zajadła wszystko, zawartość lodówki łącznie z lodówką. Ja po prostu chciałam spadać z tego postu jak najszybciej, tylko wiedziałam, że to jest tak jakaś ważna rzecz dla mnie, że prosiłam mojego męża, mówię, kochanie, jak ja się będę chciała poddać, to mów mi, żebym się nie poddawała. I oczywiście dzięki mojemu mężowi się też nie poddałam, nie? Bo jakby wiedziałam, że to są tylko takie chwilowe jazdy, nie? Że to głowa woła, daj mi jeść, a moje serce i dusza mówi, nie potrzebujesz tego, no nie potrzebujesz tego. Fizycznie czułam się cudownie, czuję się teraz cudownie po prostu. Moje ciało czuje się super, wyniki są super, także powiem Wam szczerze, bardzo mało kaszle, także jakby astma też trochę sobie poszła. Natomiast jeśli chodzi o takie zdrowotne aspekty, to ja nie będę o nich gadać, bo ja też to są takie też właśnie bardzo intymne rzeczy, nie? Natomiast jakby podsumowując, ten post to było coś wspaniałego dla mnie, chociaż wybitnie trudne. To było tak trudne, że szok. Chyba widzicie po mojej minie, jak to było trudne, nie? Nie da się ukryć pewnych emocji. No,
Także słuchajcie, to by było na tyle, to był ten post Daniela, a teraz mam mega fazę na zdrową żywność. Powiem wam, że gdybym miała sięgnąć po jakiegoś Snickersa albo po coś innego, no to bym się z 20 razy zastanowiła, właściwie zastanawiam się z 20 razy. No trudno mi się je takie rzeczy, raczej skupiam się, jem orzechy, jem te naturalne batony, kocham, wiecie, te figowe i daktylowe, Jesus. Zresztą wiecie, na Instagramie już wam pokazywałam. No, dobra. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że cokolwiek wam rozjaśniłam. Wiem, że ten film jest nieco chaotyczny, ale ja wszystkie te filmy staram się kręcić raczej bardzo tak naturalnie i prawdziwie, żebyście miały całą tą esencję. I całą prawdę. Ściskam was bardzo, bardzo serdecznie. Do następnego razu. Pa!